poznaniu.pl. Poznań w minutę. 4-letniej Hani Gruszczyńskiej z Poznania brakuje już tylko 120 tysięcy złotych, aby mogła rozpocząć leczenie. U dziewczynki po raz drugi zdiagnozowano poważną białaczkę. Link do zrzutki znajdą Państwo m.in. na wpoznaniu.pl. Aż 3 poznańskie szkoły znalazły się w pierwszej 30 rankingu szkół przyjaznych LGBT. Dobre wyniki nie oznaczają, że osoby LGBT nie doświadczają problemów w szkole. Ponad 40% z nich spotkało się z wyzwiskami czy negatywnymi komentarzami. Łącznie 5 reprezentantów Lecha Poznań i 2 reprezentantów Warty Poznań znalazło się wśród 25 nominowanych do indywidualnych wyróżnień na koniec sezonu Ekstraklasy. Dziennikarze wybiorą najlepszych już pod koniec maja. Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez organizatora koncertów artystów polskiej estrady. Poszli na koncerty, które się nie odbyły. Nikt ich o tym nie poinformował. Pieniędzy nadal nie odzyskali od organizatora.